Lubisz ten kanał? Zasubskrybuj go. Dziękuję Ci. Cześć Wam. Witajcie. Postanowiłem, że nagram coś telefonem i tak u mnie na zewnątrz i w obejściu, bo dawno do Was w taki sposób nie mówiłem. A jest o czym opowiadać, no bo wiele rzeczy się u mnie w obejściu wydarzyło. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem powiedzieć Wam, że no pożegnałem już wszystkie moje zwierzęta, nie mam żadnych zwierząt domowych. Dzikie zwierzęta wygrały z domowymi. No tak to się potoczyło. Smutno, bo pierwszy odszedł mój kot i to już no, prawie 2 miesiące temu. Co się stało, sam nie wiem. Domyślam się tylko, że prawdopodobnie zginął zaatakowany przez węża. Pojawił się tu któregoś dnia taki gruby, duży wąż. No jego grubości mojej ręki tutaj przy nadgarstku. No a ten kot był bardzo wojowniczy, on walczył z każdą jaszczurką, nawet taką większą, nie dawał za wygraną, więc prawdopodobnie też próbował atakować węża i no i odszedł do krainy wiecznych łowów. Ale też nie mam już kur i idę Wam to teraz pokazać. Okej. Okay. Jeszcze widok na moje obejście. No, ogród już jest jesienny, bardzo. W hydroponice trochę lepiej. Zaraz Wam to pokażę. Ale zanim Wam to pokażę, to chcę Wam pokazać, co się stało z moimi kurami. Kurnik jest trochę oddalony od domu. Jest na działce naszej przyjaciółki Ewy. No, to jest wspólny kurnik. No, ale nie jest aż tak daleko, żebym nie słyszał. Ja słyszałem coś w nocy. Kury zostały z kurnika wyniesione. Dosłownie. I nie mógł to być lis. Kurnik jest zadaszony. Na górze jest blacha. A po boku jest siatka. Taka specjalnia do kurników. No zauważcie, że to jest takie dość mocne. No i tutaj nikt nie mógł wejść, ale zdarzało nam się od miesiąca albo nawet od dłuższego czasu, że jakieś zwierzę próbowało tutaj tą siatkę odkopać. No więc przykryliśmy kamieniami i wyobraźcie sobie, że to zwierzę przenosiło te kamienie. Więc to musiało być duże zwierzę, to nie mógł być lis. Nie mieliśmy tylko pojęcia jakie. No i wyobraźcie sobie, że tu się nie dostało, ale dostało się górą, weszło na dach i oderwało przykręconą siatkę w tym miejscu, no i weszło tu i wyniosło kury. Smutno, nie mamy już kur, nie mamy zwierzątek domowych. W otoczeniu nie widzieliśmy żadnych pozostałości. Tylko trochę piór. No ale... Ale cóż, no takie jest życie. Kury odeszły do krainy wiecznych łowów. Próbuję się domyślić, co to mogło być za zwierzę i jedyne, co mi przychodzi na myśl, to rakun. Czyli szop pracz. To jest bardzo silne zwierzę i potrafi taką siatkę jak tam u góry rozerwać lub też oderwać od przykręconej powierzchni. Potrafi to zrobić. To jest mocne zwierzę. On potrafi
pazurami rozerwać dach i wejść pod dach, żeby sobie tam zrobić gniazdo, umościć się. No i tyle, pożegnałem nasze kury. Kury wybrały inne życie. No, tu jeszcze w ogródku trochę się dzieje, jest okra. Okry dalej kwitną, o widzę, że tu mszyce się dostały do okry. Trochę mszyc jest, ale jeszcze będą owoce. Jedne, drugie, tutaj trzecie, malutkie, ale to jeszcze urośnie. No więc jeszcze będzie jakaś jajecznica z okrą. Tam papryki, jalapeno. No mam nadzieję, że jeszcze je zbierzemy. Tak, bo jeszcze będzie ciepło do grudnia. No i teraz wam pokażę mój ogród, co tam w moim ogrodzie. Bo to jest u Ewki, u sąsiadki. Ale też uprawiamy go wspólnie, ten ogród. Natomiast u mnie w ogrodzie już jesień. Lato było bardzo obfite w ogórki. Bardzo. Mieliśmy od czerwca, właściwie chyba końca maja, ogóreczki do końca sierpnia. Tutaj wszędzie były ogórki. Teraz zostały już tylko niedobitki okry. Okra już wam pokazuję, jak to wygląda. Okra to są te owoce takie. Bardzo miękkie są w tej chwili. Jak je pokroisz i dodasz do zupy, no to dodają pięknego smaku. No i są bardzo pożywne, wartościowe. Okra. Trochę jeszcze papryk zostało, no jeszcze zakwitną, już mają kwiatki i jeszcze coś będzie, resztka marchewki, tu takie jesienne siewy, to jest pasternak, chcę mieć pasternak jako korzeń zamiast pietruszki, jest tego trochę, tego pasternaka, jakieś selery jeszcze naciowe, pietruszki, oregano, gdzieś tam jest trochę tymianku, szałwia, bazylia. To jest papaja, słuchajcie kochani. Oczywiście tylko dla ozdoby, bo ona nie zdąży zakwitnąć i dopiero na drugi rok miałaby owoce, a nie przetrwa zimy, bo papaja tutaj w tych warunkach nie rośnie. Dobra, no to tyle, tyle w tym ogródeczku. Co tu jeszcze? Trochę pokrzyw, one już są bardzo jesienne, te pokrzywy. Trochę mięty. Tu jeszcze jakieś, będą jeszcze jakieś buraczki, wysiane szczypiorki. O, tak wygląda już duży pasternak. Ten pasternak można zbierać już, można, już korzeń będzie duży. Co tu jeszcze? Lubczyk o dziadzi drogo. Słuchajcie, odbił. Odżył piękny lubczyk. Na razie go nie zrywamy, dajemy mu jeszcze rosnąć, ale bardzo, bardzo się cieszę, że ten lubczyk mam. Koperek jesienny, będą zbiory, będziemy go może suszyć. Jadziu, tutaj schowałem poziomki, one musiały być schowane za tym parawanem takim białym z powodu dużego słońca, inaczej by były spalone. No i teraz chodźmy do hydroponiki, co tam u mnie otwieramy, bo na noc jest zawsze zamykana. Okej, tadam. W hydroponice są nowe rzeczy i stare. Stare to botwiny, boćwiny tak zwane. Tu jest jeden burak. O, będzie buraczek. A to reszta to są boćwiny, które pójdą na liście do soków. Jest jeszcze jakiś seler naciowy. Tutaj został. Tu jest więcej selera naciowego. Duże takie bicze, wielkie te selery. Sałaty. Sałaty, które słuchaj... hodujemy je tak, że zbieramy liście, ale zawsze jakieś dwa liście zostawiamy i one odrastają. I tak już jest miesiąc prawie. Jeszcze jakieś jalapeno, tutaj będą papryczki. Te ostre takie bardzo jeszcze kwitną, więc tam trochę papryczek będzie. Tu na dole to są świeże rzeczy. Sałaty to są iceberg. No i one będą w listopadzie. Pod koniec listopada, na początku grudnia do zbioru. Selery naciowe, te pójdą do tych dużych pudeł żółtych, one tam będą sobie rosły. Sałata Lolo Rosa, taka, ona będzie taka czerwonawa. Szpinak, trochę szpinaku,
trochę też posadziłem w ziemi. No i jeszcze pomidory, ale pomidory tak naprawdę eksperymentuję z nimi, czy one do grudnia się wybiją. No zobaczymy, nie wiem, nie mam pojęcia. No, widzę, że zrosiły się trochę pomidory i mają trochę rosy na liściach. Okej, okay, na dole też selery naciowe, dopiero co wsadzone. Trochę botwiny, trochę sałaty. Tutaj trochę botwiny i sałaty. Jedne nowsze, drugie już takie miesięczne, czterotygodniowe. No i to wszystko będzie prawdopodobnie w grudniu do zjedzenia. Mróz przyjdzie dopiero koniec stycznia, początek lutego, więc jeszcze trochę się stąd zbierze. To tyle u mnie w obejściu. Chcę dziś z wami porozmawiać na zewnątrz mojego domu. A gdzie tu się przejść? Tu jestem od wschodu, tu będzie ciemniej i zimniej, to idźmy w tą stronę. Ok. No cóż, bardzo się cieszę, słuchajcie, dzisiaj jestem podekscytowany, bo jutro przyjeżdża do mnie kochana Ania z Katy, czyli tak naprawdę z Houston. To jest osobne miasto Katy, ale wielu ludzi kojarzy to, że to już jest jedno wielkie, duże miasto. Wprawdzie do Houston będzie miała z jakieś ile? No, 80 km. Ale Houston jest ogromne, więc sama średnica Houston to będzie ze 100 km. Okej. Okay. Ania. Dobrze, zmienię tylko kamerę. Ania to jest jeden z aniołków, jeden z was, która kiedyś napisała do mnie maila i zaproponowała mi coś. Już wam powiem, jak to było. Ja wtedy odwoziłem moją wnuczkę na samolot do Houston, bo miała lecieć do swojego taty do Afryki. Miała jeszcze tam jakąś przesiadkę, nie pamiętam, ale chyba w Istambule. I z Istambułu jeszcze 16 godzin na Seszele. To miała być długa podróż i Ania zaproponowała, ponieważ słyszała w poranniku, że powiedziałem o tym, że tam jadę, zaproponowała, że może byśmy, jak tam jedziemy na lotnisko, przenocowali wszyscy u niej. Wydawało mi się to bardzo rozsądne. Wnuczka by odpoczęła, my też. No ale samolot był tak zaplanowany, że no nie wchodziło to w rachubę, w grę, bo mieliśmy ten samolot tuż po południu, więc swobodnie tam pojechaliśmy, ale w drodze powrotnej wstąpiliśmy do Ani. Wstąpiliśmy, bo też po drodze mieliśmy zamiar zahaczyć o taką stację benzynową, która się nazywa Praszek. Praszek z czeskiego. Pisane P-R-A-S, tak jest kreską, z takim haczykiem, E-K, Praszek. No bo Praszek to jest nie tylko stacja benzynowa, ale to jest ogromny sklep, zupełnie nietypowy dla stacji benzynowych tego typu tu w Stanach, bo jest sklepem spożywczym z jadłodajnią, z restauracją. Oczywiście tam mają ciuchy, wiele jeszcze innych rzeczy, ale o co chodzi w tym wszystkim, że znajomi, którzy jeżdżą do Houston, bardzo lubią tam wpadać i kupować polską, czy też podobną do polskiej kiełbasę. Tych wyrobów tam jest mnóstwo. Jest kiełbasa wieprzowa chyba, która ma taką największą popularność, ale różne drobiowe i wołowe, i są też kiełbasy z bizona, no i różne takie mieszanki. No i ja tam miałem wtedy kupić dla znajomego. No i tak Ania to chciała poukładać, żeby te zakupy zrobić razem. W każdym razie trafiliśmy do Ani.
Ania nas bardzo serdecznie ugościła. No nie tylko, no byliśmy ugoszczeni po królewsku. No, oprócz jedzenia, swojego pokoju, miejsca do spania, przyjazne, super rozmowy, słuchajcie, i jakieś było dobre wino, pamiętam wtedy wieczorem, i te rozmowy do późnego wieczora, myśmy chyba o 12 czy po pierwszej poszli spać. Kochany człowiek, bo zrobiła to samo, kiedy dowiedziała się, że my, z naszych rozmów się dowiedziała, że my za miesiąc, czy nawet za niecały miesiąc znowu jedziemy do Houston na lotnisko, żeby odwieźć tym razem naszą córkę, matkę naszej wnuczki. Więc nie ma, zmiłuj się, i po prostu spaliśmy, byliśmy goszczeni przez Anię po raz drugi. Bardzo nam zależy na tym spotkaniu, bo zależy nam na rozmowach z Anią. Szczególnie na tych rozmowach takich, które prowadzę razem z wami, bo Ania jest z tej samej gliny ulepiona. Więc to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale jednocześnie chciałem Ani też pokazać nasze okolice, bo one są zupełnie inne, słuchajcie, niż Katy i Houston. Tam jest płasko, a to już jest bliżej morza, bardzo wypłaszczone tenery, i dla mnie nieciekawe, bo nie ma na czym oka zatrzymać. A my mieszkamy w górkach, gdzie i same tereny, i okolice są bardzo urozmaicone. No dobra, to o Ani, ale ja chciałbym skorzystać z okazji i poodpowiadać gdzieś na pytania tych wszystkich, którzy do mnie piszą z takimi pytaniami teksaskimi, jak ja to nazywam. No bo ja już na nie odpowiadałem, ale widocznie przybywa ludzi i co chwilę pojawiają się nowi, którzy mnie pytają o prawie to samo, albo podobne pytania. No i jedno z tych pytań było: Ziggy, czy ty lubisz te okolice, czy to jest tak, że jest monotonnie, no i jesteś tam, bo jesteś, bo jest córka, ale tak naprawdę to wybrałbyś jakieś inne okolice. No ja wam muszę powiedzieć, że nie, bo San Antonio i cała okolica jest bardzo urozmaicona. Dobra, odwrócę telefon. Jak tutaj widzicie, ja mieszkam w terenie, który jest pagórkowaty. Ta okolica jest tutaj taka pochyła. I tak jest tutaj na całym terenie. Gdybym chciał stąd pojechać jakieś 80 km na północ, to muszę przejechać dwa pasma. No, górskie to może by było nazwane z przesadą, ale dwa pasma wzgórz. Jedno będzie właśnie tutaj Blanco, a drugie to będzie Johnson City. I zatrzymałbym się przed trzecim pasmem, już wyższym, w okolicach Marble Falls. I po drodze będę miał piękne okolice. W okolicach Marble Falls i Horseshoe Bay miałbym widoki, no, jak w polskich górach. Takie, patrząc z góry na rzekę Colorado, w jej przepaści, widziałbym piękne widoki. Natomiast gdybym się wybrał stąd na południe, jakieś 80 km, no to muszę się przedostać przez miasto San Antonio, które na północy jest pagórkowate, a od jego środka na południe płaskie. To przejechałbym przez bardzo żyzne okolice, takie zalewowe, aż trudno w to uwierzyć, ale w historii tych okolic można znaleźć czasy, w których ocean czy rzeki wracały swoją wodę aż tutaj, a to od oceanu jest położone jakieś 150 km. Więc musiały być takie czasy. Czy one się wrócą? Być może. W każdym razie te tereny są bardzo żyzne, pokryte bujną roślinnością,
dużo pól uprawnych, na których się uprawia bawełnę, na których się uprawia kukurydzę, na których się uprawia drzewa, które rosną w tym klimacie, i to są orzechy pikan, to są, no na południu brzoskwiń będzie mniej, będą brzoskwinie, ale to są cytrusy wszelkiego rodzaju, głównie cytryny, limonki, ale też grejpfruty, pomarańcze, to też tam znajdziemy, figi, o, figi tutaj doskonale rosną. Więc nie jest nudno. To są tereny bardzo urozmaicone. Gdybym pojechał 80 km na wschód, no to byłoby mało, żebym dojechał do oceanu, więc powiększmy to i niech to będzie 150 km. To dotarłbym w okolice, które znów się wypłaszczają, ale zmienia się zupełnie krajobraz, ponieważ tam już widzielibyśmy drzewa iglaste innego gatunku, sosny morskie, czy sosny oceaniczne chyba też je nazywają. Bardzo wysokie drzewa z długimi igłami, pod którymi rosną grzyby. Tak, zobaczycie takie lasy, zobaczycie takie miejsca, gdzie ten krajobraz jest trochę przypominający polski z nadmorza, tyle że nad polskim morzem te lasy bywają niższe niż te tutaj. Te sosny naprawdę są ogromne tu. No i co? I zobaczyłbym tam ocean. Nie mam tak daleko, ale dwie godziny i jestem nad oceanem. Ta część Teksasu tutaj nad oceanem ma piękne plaże i to jest fajne, że te plaże jeszcze nie są do końca zagospodarowane. Jeszcze można znaleźć wiele dzikich plaż, a z takimi też karłowatymi sosnami powykręcanymi jak w Polsce, chyba w kartuzach, znajdziesz też wiele dzikich ostoi ptactwa. Takie tereny bagienne, przeważnie urządzone, czyli są jakieś wypiętrzone ścieżki nad tymi bagnami, żebyś mógł pochodzić i zobaczyć te ptaki. I słuchaj, nie zawiedziesz się. Jest tego mnóstwo, tego ptactwa, mnóstwo. Oprócz ptactwa możesz zobaczyć aligatory, a węże, dużo ryb, ptactwo brodzące, takie błotne, no i te ptactwo morskie. Jest tego tam bardzo dużo. Natomiast gdybym stąd pojechał 80 km na zachód, no to dostałbym się na prerię. Dostałbym się na prerię, która wygląda no tak jak z kobojskich filmów, bo ma wypłaszczone tereny, takie niziny, pomiędzy wzgórzami, pomiędzy górami, można powiedzieć. Te wypłaszczone tereny, te niziny są częściowo tylko zielone, raczej suche. Będą się zdarzały takie krzaki, które widzieliście na filmach kowbojskich, takie liche, cienkie. Niektóre z nich będą się kręciły przy wietrze i biegały po ulicy. Znajdziecie tam ptaki, które się nazywają Running Road, biegacz, taki biegacz uliczny. Znajdziecie tam wiele górskich stworzeń, tak kozice, owce dziko chodzące. Znaczy prawdopodobnie one tutaj zostały przywleczone przez kogoś, ale przy tych połaciach one po prostu zdziczały i mieszkają sobie tam gdzieś dziko, luzem. Zobaczycie też górskie rzeki i wiele oczek, jeziorek pośród tych gór. Tam mieszkali Indianie Apache. Oni sięgali aż do Teksasu. Chociaż najwięcej było ich w Nowym Meksyku i Arizonie. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że za tydzień
lecę do Dagmary. To jest ta druga moja taka uciecha i spełnione marzenie, bo Dagmara napisała do mnie, że aranżuje takie spotkanie z wodzem Apache. Być może będę miał szansę uścisnąć mu dłoń, poznać go i pomilczeć z nim. Może zrobimy jakiś rytuał, wspólnie marzę o tym, żeby taki rytuał zrobić dla ludzi, dla Matki Ziemi. Więc to jest moja kolejna ucieka, ale gdybym chciał... Aha, bo ktoś mnie zapytał w mailu, Zygi, to czemu, czy da się pojechać autobusem tam do Dagmary, a jak nie, to przynajmniej samochodem. Autobusem podejrzewam nie. Chociaż gdybym się uparł, to znalazłbym, na pewno bym znalazł autobus do Del Rio, ale słuchajcie, Del Rio to jest zaledwie by była 1/4 tej drogi do Dagmary. Del Rio jest stąd 8 godzin drogi autobusem. Samochodem byłoby szybciej, myślę, że jakieś 5. No i Del Rio to jeszcze nie jest koniec Teksasu, bo to jest do granicy jeszcze jakieś 2 godziny. Więc wyobraźcie sobie te przestrzenie, więc podejrzewam, że z Del Rio dalej może do El Paso, ale musiałbym chyba 3-4 autobusami pojechać i pewnie by ta wyprawa trwała ze 4 dni, może 3. Samochodem tak, nawet myślałem o tym, ale wiecie co, nie jestem za bardzo pewny za moje samochody, chociaż one mnie jeszcze nie zawiodły, nigdy. Nie miałem żadnej niespodzianki, a mam 2, bo mam taki malutki Chevrolet Spark 4-osobowy. Nawet mógłbym się nim wybrać. O, jest wymieniony olej. Musiałbym wymienić opony prawdopodobnie. Na bagaż nie potrzebuję dużo miejsca, no bo tego bagażu bym dużo nie miał. Pewnie tak. Natomiast drugi samochód to jest Subaru Forester, większy taki, no ja go nazywam prawie ciężarowy, bo tam można bardzo dużo przewieźć w nim. To jest samochód, który odkupiliśmy, czy też tam no, dostaliśmy od siostry mojej żony. Ona go miała dobrze utrzymany i być może, że nic by się, ale musiałbym zrobić przegląd taki totalny, a już mi się po prostu nie chce. Podróż samochodem trwałaby prawdopodobnie 2 dni do Arizony. Musiałbym się zatrzymać w okolicy El Paso albo trochę dalej. I ta podróż do samego El Paso zajęłaby mi między 8 a 10 godzin. No i drugie tyle samo miałbym z El Paso do Tucson w Arizonie. Więc to jest możliwe, ale byłoby to bardzo męczące, nieefektywne, bo musiałbym jechać 2 dni, a ja sam sobie zabukowałem dla siebie 5 dni na ten urlop. No więc co, jeden dzień z Dagmarą? Nie. No więc lecimy. Lecimy w środę. Lecimy liniami Southwest, to są też tanie linie lotnicze w Ameryce. One mają lepszy komfort niż te wszystkie inne tanie linie lotnicze. Natomiast tego, czego nie mają, to tam nie można sobie zabukować siedzenia. Możesz zrobić tak zwany early bird, czyli wczesny ptaszek, że wchodzisz na pokład jako jeden z pierwszych, no i wtedy zajmujesz sobie miejsce, jakie ci pasuje. Więc tak lecimy właśnie. No i będziemy u Dagmary późnym popołudniem, koło 4 chyba, między 4 a 5, ale nie w Tucson, tylko w Phoenix. Dagmara nas odbierze. No i jedziemy do jej domu, chociaż Dagmara już tam kombinuje, że może po drodze jakąś wycieczkę zrobimy gdzieś, jakieś ciekawe miejsce, które będzie po drodze. Cieszę się na spotkanie z samą Dagmarą, którą uważam za no, mój taki dar, który spotkałem w swoim życiu, na swojej drodze życiowej.
A Dagmarę poznałem w taki oto sposób, że chyba 2 lata temu Andy do mnie napisał, że jest Dagmara taka i on miał z nią nagrać film, ale tak się źle czuje i Ziggy, czy ty byś nie zadzwonił do Dagmary, może byście coś nagrali. No i poznałem Dagmarę, nagraliśmy i poczuliśmy od razu do siebie taką wielką atencję, przyjaźń. Po prostu się zaprzyjaźniliśmy. Bardzo sobie to cenię. Bardzo chciałbym poznać też jej mamę, która teraz tam jest. Mama mieszka w Polsce, ale przyleciała do Dagmary i będzie do świąt Bożego Narodzenia. Więc bardzo się cieszę, że się spotkamy. Tym bardziej, że mama Dagmary też wiezie pozdrowienia prosto z Polski od Bożenki Tokarskiej, która często bywa tutaj u nas na czacie, a którą to Bożenkę znam dawno, dawno temu. Ją poznałem, kiedy pracowałem jeszcze dla firmy Provida w Katowicach. Wspominam te czasy bardzo ciepło, bardzo mile. Nie tylko z powodu samej Bożenki, która była bardzo cudowną istotą, taką ciepłą, miłą, grzeczną, uczynną, ale też z tego powodu, że pracowałem tam z pięknymi ludźmi. Prezesem firmy Provida chyba do dziś jest pan Andrzej Dębski, muszę powiedzieć, mój przyjaciel, który pomógł mi, kiedy się przeprowadzałem do Ameryki, jako jeden z bardzo nielicznego grona, który wiedział w ogóle o tym, że ja opuszczam Polskę na stałe. Andrzej, jesteś cudowny. No i wiesz, kiedy pojadę do Dagmary, to będę miał okazję nie tylko porozmawiać z mamą, ale poczuć też to, z jakimi ludźmi ona tam się spotyka, pracuje, współpracuje. No i w końcu chciałbym poznać całą rodzinę Dagmary, jej dzieci, niezwykłe dzieci, które też mają no, takie niezwykłe cechy, o których będę opowiadał w jednym z moich filmów o dzieciach niezwykłych. Być może, że no, tam na miejscu też porozmawiamy o tych niezwykłych cechach tych dzieci Dagmary. Zobaczymy. No i chciałbym poznać jej męża, który jest Peruwiańczykiem, prosto z Peru, Carlos, który zaklimatyzował się tutaj w Stanach, pracuje, ma ciężką pracę, a tworzą razem piękną rodzinę. Dagmara bardzo ciepło mówi o Carlosie, no więc bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. No i poza tym Arizona, sama Arizona, która jest piękna, cudowna. Nigdy nie zapomnę tych chwil, kiedy bywałem w Arizonie, ale było to już lat temu z 5-7 ostatnio. Jej piaski, jej pustynie, jej góry, jej piękne kaktusy, cudowne, cudowne pola kaktusowe. No i nie zapomnę Tucson, miasta, w którym, tak Dagmara to pamięta, jak jej to powtarzam, w którym przestrzenie pomiędzy ciekawymi miejscami w samym mieście są połączone niebieską linią. Inaczej mówiąc, żebyście się nie zgubili, to idąc śladem niebieskiej linii traficie od muzeum do drugiego muzeum, do jakiegoś innego ciekawego miejsca, które warto zobaczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jest tego wiele mil. Będę wam sprawozdawał. Może nie być w tym czasie jakiegoś porannika, chociaż będę się starał, chociażby tak jak teraz, z telefonu, może na żywo. No i to tyle, słuchajcie, w dzisiejszym poranniku. Tak sobie przegadałem do was. Czekałem, kiedy rozmawiam z wami, to czekałem na to, że być może odezwą się tanie, którzy budują dom, kończą go. Pokażę wam go. On jest za krzakami, za drzewami, ale grali fajną muzykę. I myślałem, że to usłyszycie. No niestety, wyłączyli radio. Muzyki nie słychać, słychać tylko hałasy. A to jest dom tam za tymi drzewami. Widzicie ten słup taki? To jest słup, który doprowadza do tego domu. Oj, widać kawałek dachu.
Słuchajcie, a co to przeleciało? To było dziwne. Nie wiem, czy to widzieliście. Jakby spadła jakaś, jak to mówią, gwiazda, ale za jasno jest jeszcze. Okej. No więc żegnam się z wami. Słuchajcie, przytulam was bardzo mocno, ciepło. Kocham was. I do jutra, do następnego poranika, który prawdopodobnie będzie na żywo, bo moje studio oddaję do dyspozycji Ani, która do nas przyjedzie, a ja wyniosę sobie laptopa na przednią werandę i tam z wami pogadam. Trzymajcie się. Kocham was. Cześć.